Hej, hej, witajcie, dzień dobry, już po powrocie z Włoch. Dzisiaj zapraszam Was na film kosmetyczny i pokażę Wam najlepsze preparaty ulubieńców kosmetycznych z ostatnich 2 miesięcy, czyli z maja i z czerwca. Kiedy przygotowywałam się do tego filmu i układałam sobie na szafce wszystkie kosmetyki, które chciałabym wyróżnić, stwierdziłam, że jest ich zdecydowanie za dużo. I gdybym chciała Wam dzisiaj o nich opowiadać, to uwierzcie mi, że ten film trwałby kilka godzin. Dlatego też postanowiłam wybrać takie preparaty, które mogłabym powiedzieć, że są totalnymi perełkami, sprawdziły się pod każdym względem, stosuję je cały czas namiętnie. No i myślę, że warto dzisiaj o nich opowiedzieć. Będzie coś do ciała, będzie coś do twarzy i będzie też coś z makijażu. No dobrze, to zaczynamy od ciała. I na początek pokażę Wam mydełko. Mydełko pod prysznic marki Bomb Cosmetics. Nie wiem, czy pamiętacie mój film z nabytkami z targów Beauty Forum, które odbyły się chyba w marcu. Pokazywałam Wam wtedy, że odwiedziłam stoisko marki Aromatella, no i wróciłam z dosyć pokaźną torbą. A wśród tych wszystkich rzeczy znalazło się właśnie tam takie masełko, które ma zapach Dragon Fruit, czyli smoczego owocu. I dopiero tak naprawdę ostatnio, czyli na początku maja, zabrałam się za testowanie tego kosmetyku i przepadłam. Przypomniałam sobie, dlaczego tak bardzo mnie zachwycił wtedy na stoisku Aromatelli. I dzisiaj myślę, że warto o nim wspomnieć, między innymi z kilku względów. Po pierwsze, ten obłędny zapach. Zapach słodki, przypominający wakacje, idealny właśnie na letni czas. Odświeżający, ale też taki z nutką owocową. Druga sprawa, konsystencja i wydajność. Słuchajcie, to jest dosyć duże takie opakowanie, które ma pojemność 320 gramów. I pomyślicie sobie, no dobrze, mydło pod prysznic, ale nie takie zwyczajne mydło, bo konsystencja tego preparatu jest dosyć mocno zbita i pod wpływem ciepła zmienia się w przyjemne masełko. Kiedy nakładamy go na naszą skórę, wtedy delikatnie się pieni. A co jest jeszcze w ogóle super, jeśli chodzi o ten produkt, to to, że bardzo fajnie wykonuje się na nim depilację ciała. On nie wchodzi nam między żyletki, ale bardzo fajnie podnosi włoski, bo na samym początku, kiedy go nakładacie na skórę, on jest taki, powiedziałabym, przypominający troszkę odrobinę peeling do ciała, więc fajnie te włoski nam unosi. No i oczywiście później zaczyna się pienić, można go super rozsmarować i jest nieprawdopodobnie wydajny. Odrobinka i można umyć całe ciało, zapach w łazience, przepiękny. Oczywiście nie czujecie go długo na ciele i to też nie jest taki preparat, że zastąpi Wam balsam czy jakąś oliwkę. Nie, nie. To ma służyć głównie do mycia naszego ciała. W tej kwestii sprawdza się idealnie, tak jak mówię, jest niesamowicie wydajny. I pamiętam, że były też inne zapachy, ale ten to jest w ogóle coś wspaniałego. No i jeszcze teraz, właśnie na wakacje, gorąco Wam go polecam. Drugi produkt do pielęgnacji ciała, który Wam teraz pokażę, to jest peeling. Peeling marki Theology. Ja już Wam o nim wspominałam. To jest preparat, który dostępny jest w Hebe. Kiedyś Theology była dostępna w Douglasie. Nie wiem, czy nadal tak jest, ale na pewno większość produktów tej marki znajdziecie w Hebe. I w czerwcu była w ogóle promocja na te kosmetyki, a ja postanowiłam przetestować kilka z nich i w tym właśnie między innymi ten peeling do ciała. Peeling, który ma za zadanie złuszczać, modelować, ale też bardzo fajnie nawilżać. I tutaj w składzie znajdziecie między innymi bazową wodę, którą jest napar z zielonej herbaty. Stąd pewnie też nazwa tej marki, ponieważ ona właśnie bazuje na naparach z różnych typów herbat. Z białej, czarnej, czy też właśnie z zielonej. Drobinki, które tutaj znajdziecie, to nie są drobinki cukrowe, natomiast są to drobinki soli morskiej. Bardzo fajnie działają na skórę, niesamowicie dobrze ją złuszczają i też, co jest ciekawe, ogromna ilość olejków eterycznych. Mamy tutaj m.in. olejek rozmarynowy i wyobraźcie sobie, że po zastosowaniu tego peelingu Wasza skóra jest bardzo ładnie nawilżona. Nie ma potrzeby już stosowania jakiegokolwiek balsamu, tym bardziej masła, a w okresie letnim, kiedy temperatury są wysokie, raczej rezygnujemy ze stosowania
maseł, ciężkich maseł czy jakichś ciężkich oliwek. No i tutaj macie kosmetyk 2 w jednym. Fantastyczne, jestem w nim zakochana, ma cudowny zapach, pobudzający, lekko ziołowo-herbaciany, nadaje się pod prysznic, jeśli chodzi o rano, cudownie sprawdza się w kąpieli, coś niesamowitego. Pojemność 450 gramów, przydatność 6 miesięcy od otwarcia. Zapewne pamiętacie, jak wiele razy polecałam Wam peelingi marki Colistar, które w ogóle uwielbiam i według mnie są niesamowitym hitem. A tutaj mamy coś, co możemy kupić w drogerii HB w nieco niższej cenie i też o wspaniałym działaniu. Jeśli chodzi o ciało, to będzie tyle. Teraz przejdziemy do pielęgnacji twarzy i pokażę Wam trzy preparaty. O jednym muszę wspomnieć, bo okazał się moim totalnym hitem w ostatnim czasie i już go wiele razy Wam pokazywałam. Będzie jeszcze jeden film na temat tych kosmetyków i pewnie już się domyślacie, o co chodzi. Tak, tak. Mam tutaj na myśli płyn micelarny, wegańska seria Food for Skin z Lidla. Kosztuje około chyba 7 zł, tak mi się wydaje, 6,90. Zużywam już trzecie opakowanie, jestem nim zachwycona. U mnie sprawdza się rewelacyjnie, fantastycznie domywa mi makijaż. Bardzo ładnie zmywa oczy, nie podrażnia moich wrażliwych oczu. Świetnie radzi sobie z tuszem do rzęs, kosztuje no niewielkie pieniądze. Co prawda, mamy tutaj pojemność 200 ml, ale on tak szybko mi się zużywa, że chętnie zaproponowałabym, żeby producent stworzył duże opakowanie. Wiem, że to jest raczej niemożliwe, ale słuchajcie, nigdy nie mów nigdy, może to się kiedyś zmieni, bo ja naprawdę ten kosmetyk pokochałam. No pokochałam go, chociaż pokazywałam go Wam już we wcześniejszych filmach i pisałyście mi, że nie u wszystkich z Was się sprawdza. Ktoś też napisał mi, że szczypie w oczy. No słuchajcie, może tak być, bo nasza skóra różnie reaguje na różne substancje. U mnie mogą się one sprawdzać świetnie, a u Was już niestety nie. I zawsze musicie wziąć na to poprawkę. W każdym filmie, w którym opowiadam Wam o kosmetykach, musicie wziąć poprawkę właśnie na to, że jeżeli u mnie się dobrze sprawdzają, to nie oznacza, że w 100% sprawdzą się również u Was. Dlatego warto testować, warto sprawdzać. A ja pokochałam i mam nadzieję, że ten płyn nie zniknie ze sklepowych półek w Lidlu. Skoro jesteśmy przy demakijażu, to pokażę Wam jeszcze jeden kosmetyk, a tym razem coś do tonizacji naszej skóry i będzie to hydrolat bergamotkowy, który zamówiłam w sklepie Bonovita. Nie wiem, czy znacie ten sklep, ale tam można znaleźć wiele ciekawych kosmetyków naturalnych, suplementy i witaminy, są też naturalne środki czystości, są kosmetyki dla dzieci. Jest naprawdę dosyć szeroka oferta i ja już na moim blogu opisywałam Wam kilka kosmetyków, które zamówiłam właśnie z tego sklepu i jak mniej więcej przedstawia się oferta. Dlaczego hydrolat bergamotkowy? Ponieważ hydrolat bergamotkowy fantastycznie działa na cerę mieszaną oraz trądzikową i też zmniejsza widoczność porów. Oczywiście już Wam też o tym mówiłam, że hydrolaty mogą zastąpić toniki. One są delikatniejsze w działaniu, ale to są wody kwiatowe, które bardzo ładnie też tonizują naszą skórę, więc możecie z nich spokojnie korzystać. Ten hydrolat bergamotkowy jest marki Mayru. Nigdy wcześniej nie miałam z nim do czynienia, chociaż uważam, że 50 ml, taka pojemność, to jest zdecydowanie za mało i marka powinna pomyśleć o większych buteleczkach, no bo hydrolat, którym się spryskujemy w porannej pielęgnacji, w wieczornej pielęgnacji, czasami w ciągu dnia zużywa się bardzo szybko, no tak też jest w przypadku tego, ale pięknie, pięknie pachnie i to jest taki zapach, który ja mogłabym stosować w lecie jako perfuma. Naprawdę, rzadko kiedy zapach hydrolatu przypada mi do gustu, a tutaj tak właśnie jest. Poza tym widzę to działanie. Te pory rzeczywiście w regularnym stosowaniu tego kosmetyku robią się
nieco mniejsze, one są mniej widoczne. Oczywiście musicie też wziąć poprawkę na to, że one Wam absolutnie nie znikną z twarzy i one nadal tam będą, bo taka jest struktura naszej skóry, ale nie będą aż tak widoczne. Poza tym po zastosowaniu tego hydrolatu mam też wrażenie, że skóra robi się bardziej matowa, no i jest przygotowana na przyjęcie substancji aktywnych z pozostałych preparatów, które później nakładam. Bardzo fajny atomizer. Hydrolat spryskuje się w postaci takiej mgiełki, która otacza naszą skórę. Bardzo przyjemne doznanie. Nie ma czegoś takiego, że coś Wam tutaj chlapnie, pryśnie na waszą twarz. Nie. I jeszcze, jeśli wrzucicie go do lodówki na kilka minut przed zastosowaniem w upały, cudeńko. Także ja Wam go gorąco polecam. Jeśli nie znaliście jeszcze hydrolatu bergamotkowego, a posiadacie właśnie skórę mieszaną, skórę trądzikową, przetłuszczającą się, to może być dla Was fajny preparat, jeśli chodzi na przykład o lato. I jeszcze coś, co muszę wyróżnić, jeśli chodzi o okres ostatnich 2 miesięcy, a stosuję intensywnie w mojej porannej pielęgnacji. I mam tutaj na myśli serum od marki Eisenberg, serum liftingujące, modelujące skórę naszej twarzy, podbródka i szyję. Serum, które ma konsystencję taką żelową, nieco płynną, bardzo ładnie nakłada się na skórę i też momentalnie w nią wchłania. Zapach delikatny, jak widzicie kolor żółty, ale tym się absolutnie nie sugerujcie. W składzie znajdziemy m.in. kofeinę. Jak wiecie, kofeina działa drenująco na naszą skórę. Ja ją w ogóle uwielbiam w kosmetykach. Ale mamy tutaj m.in. też glaucynę, która pobudza syntezę kolagenu. To, co jest ciekawe, to na opakowaniu mamy tutaj taki rysunek z instrukcją użycia tego serum, czyli wykonania takiego masażu w okolicy naszej szyi i podbródka, żeby jeszcze intensywniej podziałać ujędrniająco, właśnie modelująco na naszą skórę. Marka Eisenberg to jest marka droga. Ona jest dostępna w Sephorze, ale nie ma się co dziwić, bo rzeczywiście mamy tutaj zastosowane technologie i substancje aktywne, które działają na skórę i widać to działanie. Ja ze wszystkich kosmetyków, które ostatnio przetestowałam, sprawdziłam na sobie, pokochałam pielęgnację twarzy. Przyznaję się bez bicia, że widzę działanie tych kosmetyków. No okej, no jeszcze raz się powtórzę, one są drogie, ale to jest, słuchajcie, inwestycja. Jeśli rzeczywiście macie więcej tej gotówki i chcecie zainwestować w dobre kosmetyki pielęgnacyjne, przy których działanie będzie widać, to ja Wam polecam markę Eisenberg. No ale tak się rozgadałam, używam, tak jak powiedziałam, codziennie. W porannej pielęgnacji, oczywiście na serum nakładam jeszcze krem, nic mi się nie roluje, nakładałam serum samodzielnie pod podkład i też nic się nie działo, tak samo jak nakładałam serum też samodzielnie pod filtr. Jestem bardzo z niego zadowolona, chyba widać po zużyciu, 50 ml. Wystarczy mi, podejrzewam, jeszcze na ten miesiąc i pewnie na początek przyszłego miesiąca. Na zakończenie dzisiejszego filmu coś z makijażu. Będzie to w sumie miniaturka. Miniaturka rozświetlacza. I też pewnie już większość z Was poznaje to opakowanie. Tak, to jest rozświetlacz marki Becca. Ja w ogóle o tych rozświetlaczach słyszałam już naprawdę tyle ochów i achów z każdej strony, że w końcu stwierdziłam, przyjdzie ten moment, że będę musiała go przetestować. Rozświetlacze uwielbiam zwłaszcza w okresie wiosenno-letnim, pewnie większość z Was również i mam trochę tych rozświetlaczy u siebie w tej mojej kosmetycznej szufladzie, ale jakoś tak, wiecie co, wstrzymywałam się ze stosowaniem, skupieniem tego rozświetlacza Becca i wstrzymywałam się, przetestowałam już wcześniej kilka kosmetyków marki Becca, które się absolutnie u mnie nie sprawdziły, ale wyjeżdżając przed wyjazdem do Włoch zrobiłam zakupy w Sephorze i przy kasie zobaczyłam, że były właśnie te rozświetlacze w różnych kolorach, więc stwierdziłam, no dobra, na wyjazd powinien być ok. Taka miniaturka. To jest fajna opcja, żeby sobie potestować kosmetyki, zanim zdecydujemy się na zakup pełnowymiarowego opakowania. Tutaj co prawda mamy pojemność 2,4 g, więc to jest naprawdę malutko, ale z kosmetykami kolorowymi jest tak i pewnie Wy też tak macie, że nawet te miniaturki, one naprawdę na długo nam starczają. No i co zrobiłam? Kupiłam, wybrałam odcień Moonstone. Jakoś najbardziej mnie z nich wszystkich przekonał. Wrzuciłam do kosmetyczki na wyjazd do Włoch.
Niestety, po przyjeździe do Włoch okazało się, że rozświetlacz w tej kosmetyczce pękł. Ale dam radę. I jak go nakładałam na skórę, to dopiero zrozumiałam, dlaczego wszyscy się nim tak zachwycają. Dzisiaj też mam odrobinkę tego rozświetlacza tutaj w tej okolicy, ale dosłownie odrobinkę, bo i tak już się błyszczę w kamerze, więc nie chciałam dodawać sobie dodatkowego właśnie tego efektu rozświetlenia. Ale słuchajcie, ten rozświetlacz rzeczywiście bardzo długo utrzymuje się na skórze i on daje przepiękny połysk, taką taflę na naszej skórze, coś wspaniałego. I dodam tutaj jeszcze, że jak byłam na weselu, to wszyscy się mnie pytali, co ja mam, wszystkie kobiety mi się pytały, co ja mam za rozświetlacz właśnie tutaj w tej okolicy, bo on się tak przepięknie mieni w słońcu, nie jest taki nachalny, nie ma żadnych drobinek złota i naprawdę wygląda obłędnie. No i właśnie to jest beka. Więc powiem wam, że teraz rozumiem, dlaczego wszyscy zachwycają się tak tymi rozświetlaczami, bo one rzeczywiście wyglądają przepięknie na skórze, długo się na niej utrzymują, ten efekt jest wow. No i ten odcień Moonstone idealnie mi podpasował i myślę, że to będzie też taki kolor, który fajnie sprawdzi się w okresie zimowym, kiedy będę miała ochotę na jakieś takie lekkie podkręcenie makijażu, a chociaż mój makijaż dzienny, widzicie, wygląda tak jak wygląda, nie ma w nim nic specjalnego, ale jednak ten rozświetlacz to jest coś i to też jest fajna opcja dla kobiet po 30 roku życia, kiedy już uważacie z tym waszym makijażem, nie inwestujecie w nie wiadomo jaką dużą ilość kosmetyków, też potrzebujecie jakiegoś rozświetlenia, ale takiego delikatnego, żeby nie podkreślić gdzieś absolutnie zmarszczek, to jest to. No dobrze kochani, dziękuję wam bardzo serdecznie za dzisiejszy film. Jestem ciekawa, co sądzicie o kosmetykach, które wybrałam z ostatnich 2 miesięcy. Czy je znacie? Czy je stosowałyście? Jeśli tak, to dajcie znać, co, jak one się u was sprawdziły, co o nich sądzicie. Jakie są wasze perełki, jeśli chodzi o maj i czerwiec? Też jestem bardzo ciekawa. No i może polecicie mi jakieś kosmetyki, które warto by było przetestować i też o nich tutaj opowiedzieć na moim kanale. Dziękuję wam za uwagę. Pamiętajcie, że linki do tych produktów znajdą się jak zawsze w opisie do dzisiejszego filmu. Trzymajcie się cieplutko i zapraszam was do kolejnych publikacji. Buziaki, pa!